Po bardzo długiej przerwie wraca wasz ulubiony podcast, w którym dziś zajmiemy się przede wszystkim meczem gwiazd. Znamy już pierwsze piątki, więc porozmawiamy o tym, czy fani, koszykarze i dziennikarze dokonali właściwego wyboru, no a także zrobimy mały krok do przodu, czyli wybierzemy rezerwowych na to wyjątkowe spotkanie. A propos wyjątkowości, powrócimy także do meczu NBA w Londynie, bo jeden z nas miał okazję obserwować to wydarzenie z bliska, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście są to koszykarskie duże rzeczy, ale zaczniemy od plotek transferowych, bo niespodziewanie Charlotte Hornets skłonni są wymienić Kemba Walkera. Słuchacie, przerwę na żądanie ekstra, przed mikrofonem Bartek Tomczak. Cześć, dzień dobry. Skład w 2018 roku jest dokładnie taki jak w latach ubiegłych, co mnie bardzo cieszy, więc jest z nami Przemek Kujawiński. Cześć Przemku. Cześć. Jak się okazuje, mama nadal słucha podcastu. Mówiła coś więcej, czy po prostu tylko pozdrawiała i tyle? Wyraziła się też krytycznie o niektórych aspektach podcastu, o niektórych manieryzmach prowadzącego, nie podobały jej się niektóre wstępy, ale poza tym dobre 7 na 10. A chwaliła któregoś z gości tego podcastu wyjątkowo? Mnie. Tak, no to bardzo dobrze, czyli matczyna miłość, pozdrawiamy, mamy Przemka jeszcze raz, jest z nami także Michał Górny, MVP Magazyn, jesteś Michale? Michał? Wyłączyłem sobie mikrofon. Puścimy wam w kulisach to, co tak bardzo rozbawiło Michała, bo Michał płakał wiele minut przed rozpoczęciem dzisiejszego podcastu. Michał, ja dzisiaj nagrywam podcast w koszulce twojego ulubionego zespołu. Pytanie, kiedy ty nagrasz w koszulce mojego ulubionego zespołu? Nigdy. Wiedziałem, że taka będzie odpowiedź. Dobrze cię słyszeć w nowym roku. Maciek Kwiatkowski jest także z nami, szósty gracz.pl. Cześć Maćku. Hej. Choć domyślam się, że w ten weekend bardziej niż koszykówka, to jesteś podekscytowany tym, co będzie działo się w NFL. Który z tych dwóch finałów konferencji jest ciekawszy, gdyby ktoś chciał obejrzeć tylko jeden? 21:05 New England Patriots, Jacksonville Jaguars. Dlatego, że jest wcześniej. No to też jest na pewno argument, jak ktoś idzie do pracy. Ultra szybkie pytanie a propos NFL, jakby ktoś chciał zobaczyć, Vikings grają z Eagles, Jaguars grają z Patriots. Jakbyś porównał szybko te cztery teamy do czterech teamów NBA? New England Patriots są Golden State Warriors, a reszta tylko się przygląda. To są teamy z drugiej rundy playoffów max. No to czyli liczymy na niespodzianki, jeżeli ktoś będzie chciał spędzić niedzielę z NFL. W tym miejscu w naszym podcaście powinno pojawić się rozwiązanie konkursu świątecznego na koszulkę od firmy Icon, ale wsypię głowę popiołem, bije się w pierś. Byliśmy ostatnio tak dawno temu, że nie zaktualizowałem tej listy miasta. Było tam chyba 50 czy 60 miejscowości. Nie chciałbym kogokolwiek pominąć i przeoczyć, więc obiecuję, że na następny podcast będę gotowy i osoba, która wygrała, już będzie wylosowana, a nawet wcześniej postaram się dać znać na Facebooku przerwy, kto wygrał koszulkę przerwy na żądanie ekstra sponsorowaną przez firmę Icon i następnym razem obiecuję być w tej materii bardziej przygotowany. To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Zaczynamy już koszykarską część naszego podcastu. Mieliśmy zacząć od meczu gwiazd, o tym za chwilę, natomiast no, gruchnęła, tak sobie myślę, wiadomość podana przez Adriana Wojnarowskiego o tym, że Kemba Walker jest dostępny w wymianie. Więc Maciek, skoro to twój zespół, to po pierwsze, czy jesteś zaskoczony, czy się spodziewałeś czegoś takiego? Jestem zaskoczony trochę, że akurat Kemba Walker jest dostępny w wymianie. Myślę, że wszyscy inni zawodnicy są dostępni w wymianie i też pytanie, co znaczy dostępni w wymianie. Moim zdaniem dostępny w wymianie powinien być praktycznie każdy w NBA, może poza jednym graczem, albo dwoma, albo trzema. Big picture, handlowanie Kemby Walkera na jego kontrakcie, gdzie zarabia 12 milionów dolarów w tym sezonie, jeszcze w przyszłym sezonie, to jest tankowanie. I może to jest najlepsza rzecz, która powinna Charlotte spotkać. Natomiast idzie to wbrew temu, co Charlotte chce robić i robi. Nie wydaje mi się to celem Charlotte, żeby tankować. Dlatego jestem zdziwiony, że Kemba Walker jest dostępny i myślę, że jest trochę za dużo szumu wokół tego. Myślę, że to nie jest wcale jakaś taka dostępność, że chcemy go przehandlować, tylko szukamy, co możemy za niego mieć, ale no, nie spodziewam się tutaj, żeby Charlotte zrobiło wymiany, które wzmocni ich. Kemba jest najlepszym graczem Charlotte i handlowani powinni być inni gracze na kontraktach, które są zbyt wysokie, jak Nikola Batum, jak Marvin Williams, jak Michael Kidd-Gilchrist. I wszyscy White są Howard, dostępni. Tak? Wszyscy są dostępni. Mówi się też o tym, że Kemba Walker miałby zostać przehandlowany przy okazji zejścia z któregoś z tych kontraktów, tak? Nie kupuję tego. Nie kupuję. Ja nie wiem, czy Woj jest jeszcze w obiegu tak dobrze, jak był.
Michał, Przemek, kupujecie tą plotkę, że Kemba Walker ma odejść z Charlotte, czy nie? Znaczy, widzisz, teraz zachowałeś się jak ty klasyczny dziennikarz, który przeczytał, że Kemba Walker jest dostępny w wymianie, a za chwilę przerobił to na Kemba Walker ma odejść. Więc ja bym nie gdzie tego... jest logo? Gdzie jest logo TVN? Adrian Wojnarowski pisał ostatnio, Ja pamiętaj, że publiczny rozgłośnie reprezentuje. To ja na pasku. Na dole na pasku powinno pójść Kemba Walker na wylocie z Charlotte. Kemba Walker stoi na drodze do odzyskania polskiej niepodległości. Adrian Wojnarowski donosił ostatnio, że Chris Paul prowadził Clippers za łukami szatni Wiemy, że wykopał tunel. Że Clint Capela stał przed drzwiami, potem dzień później okazuje się, że to prawdopodobnie był Tarik Black, a Chris Paul nikogo nie prowadził, tylko próbował załagodzić sytuację. Dlatego wątpię w Woja w tym tygodniu. Boom. No, ja żałuję, że to się okazało nieprawdą. Bardzo mi się podobała ta wersja, w której Chris Paul jakimiś zaułkami, korytarzem wykopanym. Podobały mi się wszystkie memy o Shawshank Redemption. Fake news wszędzie. Wracając do Walkera, wyobrażacie sobie Charlotte bez Kemby, czy nie? No, jak to ma sens? Wydaje mi się, że żadnego nie ma, dlatego nie wyobrażam Charlotte po raz kolejny, którzy próbują coś osiągnąć, bawiąc się swoimi przecudownymi pikami w drafcie. Malik Monk będzie gwiazdą na 2 lata, potem go wyrzucą. Charlotte idzie w takim kierunku jak... Nie wiem, odświeżanie ulic w zimie. No ale to jest właśnie dobre pytanie, w jakim kierunku idzie Charlotte. No i jeśli Kemba Walker... Bo Kemba Walker co, był dobry na 2 lata, tutaj się mówiło, a fajnie, tam MJ się troszeczkę wciera, tam w off-season będzie fajnie, tutaj Dwight Howard, druga młodość, może coś będzie z tego zespołu i nagle Charlotte jest takie jak kiedyś było, no, ale 3 lata temu jest w dupie. Ale jeśli Kemba Walker ma być franchise playerem, no to gdzie jest sufit tego zespołu? No i znów Michael Jordan chyba nie chce grać o... Charlotte Hornets po prostu skończą karierę w momencie w NBA, kiedy Marvin Williams odejdzie z NBA. To jest ten, taki tip. Sorry, musiałem powiedzieć coś, co leży w pracy. Okej. Okay. Zapomniałem wyjąć prania. No Michael Jordan chyba nie chce grać o playoffy, tylko i wyłącznie. I teraz co może zrobić? W sensie nie ma chyba innej drogi dla większości zespołów w NBA, jak rozpierniczyć wszystko i szukać jednak tej drogi przez draft, szczególnie w takim miejscu jak w Charlotte. To tyle, jeżeli chodzi o temat wymian. Michał, teraz coś do ciebie, żebyśmy przeszli płynnie, spokojnie, nie bój się. Jak było w Londynie? Chciałem zapytać. Jeszcze nie słuchałem podcastu, a wiem, że chyba w podcaście więcej o tym. To faktycznie jest takie wielkie wydarzenie, ten mecz NBA w Europie, czy niekoniecznie? Przemek, Bartek, olbrzymie miasto. Metro mają. Niemożliwe. Lotniska. Tylko jeżdżą po niewłaściwej stronie ulicy i czasami są kłopoty przy przechodzeniu przez ulicę za pierwszym razem. No ale cóż. Nie, ale jeśli chodzi o NBA, świetnie. Tylko, że no, sam mecz w sobie, no to jest takie... Taki piknik? Fajne. Bo tak się dało odczuć. Znaczy nie tyle co piknik, co jeśli nie siedzisz w pierwszych rzędach i jesteś jakoś mniej wkręcony w parkiet, no to zabiera cię otoczenie... Zabierać cię to, co dzieje się na dużym ekranie i tak naprawdę wszystko jedno, czy jesteś dziennikarzem, czy nie. Jeśli siedzisz w trzecim rzędzie dalej, to spotkanie jest dla ciebie tak samo wirtualne, jeśli siedzisz pod koroną, bo nie chcę powiedzieć, że jest nie do oglądania, ale jest ciężko skupić się po prostu na meczu samym w sobie, no, z takiej powiedzmy odległości. A jeśli chodzi o tą rzecz, która się działa wcześniej, no to tak naprawdę no, przyciągnęły mnie tam treningi, bo tam kontakt z zawodnikami był po prostu. I z White Mambą, który gdzieś przechadzał, także to było lepsze jakieś tam doświadczenie. A mecz sam w sobie, no to tak śmignął raz, dwa, szczerze mówiąc, musiałem w domu obejrzeć na powtórce, bo niektóre rzeczy mi faktycznie uciekły. A to jest tak, że oni na tych treningach są dostępni dla wszystkich dziennikarzy, czy wybierają tylko jakby przedstawicieli i nie ma tak, że znaczy, z każdym pogada, wszystkim chcesz? To trzeba byłoby Karola Śliwy zapytać, jak wygląda co roku, ale podobno w tym roku było identycznie niż w poprzednich latach, że część z tych treningów, czyli taki, jeśli Boston ma trening, to zależnie od tego, jak tam ułożą sobie trenerzy, ale początek albo koniec jest dostępny dla mediów, no i potem media są wypraszane. To różnie trwa. Na przykład Boston wpuścił na początku, Boston wpuścił pod koniec, a Philadelphia zrobiła koniec dla siebie, a początek dla mediów. Czyli co tak było ciekawe, piłkarsku. Markel Fultz był zasłoniony dziwnym parawanem, który miał niby być standem dla kogoś, kto będzie rozmawiał z Embiidem, a tak naprawdę Fultz siedział cały czas w jednym miejscu,
i część fotoreporterów nie mogła robić zdjęć en face, czyli po przodu jego twarzy. Jedyne zdjęcie, jakie widziałem, to gdzieś tam siedział na ławeczce i się drapał, bo ten parawan był na tyle mały i tak wyglądał niegroźnie, że ludzie, myślę, nie zdawali sobie sprawy na początku, ale potem nawet słyszałem tam od jakiegoś fotoreportera, że nie może zrobić dobrego szatę Fulca, a tak naprawdę chodziło o to, żeby go trochę zasłonić. A kiedy Fulc się drapał, to drapał się dobrą techniką, czy wyglądało, że ten bark... Drapał się w stroju, drapał się w stroju, to było najważniejsze. Drapał się w stroju. Michał, nie ukrywam, że z tego twojego wyjazdu do Londynu bardziej niż zespołu NBA, bardziej niż sam mecz, zainteresowało mnie co innego, bo okazuje się, że zawsze każdy mówi, że telewizja pogrubia, a jest podobno odwrotnie. I mam na myśli tutaj reporterki. Reporterki? A nawet reporterkę jedną, że wcale nie jest dokładnie jak Cassidy na ekranie. Hubbard nie jest Bolin, nie jest taka fajna, jak jest w telewizji. Na przykład AB Chin myślałem, że jest gorsza niż w telewizji. Znaczy gorsza, brzydsza, w sensie mniejsza i tak dalej, ale jest na odwrót. Maciek Molly French była. Nie mówiłem jej, że jesteśmy obrażeni za to, że wyszła za jakiegoś typa spod ciemnej gwiazdy, ale wygląda lepiej niż w telewizji. Nie świeci jej się to olbrzymie czoło przede wszystkim. A tak poważnie to z zawodników się bardzo zaskoczyłem, bo Embiid, no to wiadomo, sam w sobie jest duży, ale Simmons zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest tak wielki chłop na żywo po prostu. Maciek, Przemek, o coś jeszcze chcecie zapytać Michała? Rozumiem, że nie, więc płynnie przechodzimy do naszego głównego tematu dzisiejszego podcastu, czyli do wyboru zawodników na mecz gwiazd. W pierwszych piątkach, Michał, wszystko ci się podoba, czy coś byś zmienił? Nie wiem, wiedząc o tym, że jest ten wybór, to tak naprawdę nie wiem, czy jest jakiś większy sens. Wiadomo, medialnie jakoś, że pierwsze piątki i tak dalej, ale nie wiem, czy jest jakiś większy sens, żeby to podkreślać teraz, czy ktoś jest z pierwszej piątki, czy nie. Myślę, że te głosowania powinny skończyć się na wybraniu kapitanów, wybraniu tych, największą ilością głosów, podparcie się jakimiś rezerwami, może, nie wiem, stworzenie inaczej tych rezerw i po prostu olanie tego, bo to tak niby pierwsza piątka wschodu, a tak naprawdę nikt ze wschodu może w tym zespole nie być, bo nie będzie wschodu i zachodu. Ja bym się czepiał wyboru do Marcusa Cousinsa i tego, że Pelicans mają dwóch ludzi w pierwszych piątkach. W pierwszych piątkach meczu gwiazd. Chyba trochę za dużo jednak i chyba Jimmy Butler został skrzywdzony trochę, ale to przez rozstawienie w pozycjami, bo był w tym roku wybierany jako obrońca. Ale poza tym te piątki wyglądają całkiem przyzwoicie. W sensie chyba właśnie ci gracze, tacy, którzy w tym sezonie robili największe umps do tej pory. Cousins był najbardziej kontrowersyjnym wyborem, bo w zasadzie u każdej innej grupy kto inny był wybierany. Dziennikarze mieli na Marcusa Aldridge'a, kibice mieli Draymonda Greena. No a został wybrany koniec końców Cousins. Maciek, jesteś zadowolony z tych piątek, czy nie do końca? W 90% patrzę na to w tych kategoriach. Jak Przemek powiedziałeś, DeMarcus Cousins jako jedyna osoba z tych pierwszych piątek, która wydaje mi się mogłaby nie zostać dobrana przez trenerów do grona rezerwowych. Każdy z tych 9 innych graczy poza Cousinsem myślę, że i tak by się znalazł w meczu gwiazd. No dobrze, to wybierzemy w takim razie rezerwowych teraz. Wschód czy zachód? Michał, od czego zaczynamy? Nie wiem, czy jest sens tak mówić konferencjami. Może po prostu ilu ich tam brakuje. Ale i tak zostaną dobrani. No, i tak zostaną dobrani konferencjami. Wschodu, więc... tak? I poszedłem z zachodu. Tak. No ja rozumiem, tak, że to zostaje cały czas, jest zachowana jakby ta zasada. To jest zachowane. Tak. No dobra. To może z zachodu, bo łatwiej. No to proszę cię bardzo. Jimmy Butler to wiadomo, tu się wszyscy zgadzamy. No tak, jak siedzimy. To tak. Russell Westbrook chyba też tak, czy nie? To jest dwóch. No myślę, że tak. Glina Thompson. To 3. Ja się tutaj... zastanawiam, czy Thompson. Chciałem go widzieć, ale... Nie, no wiesz, myślę, że będzie tam Durant, Curry, Thompson to jest zawsze coś fajnego, myślę, w takim meczu dla kibiców. Chociaż teraz kibice mogą powiedzieć nic, jeśli chodzi o wybór, to racja. Nie wiem, może... Ale co, tak cały czas w zachodzie, czy mogę tak, przeskoczyć? Tak, no, nie, to jak już wybraliśmy zachód, to zróbmy zachód. Zróbmy zachód. Draymonda Greena wymieniłem? Nie wymieniłeś. To byłby czwarty. To myślę, że czwarty. Strzeliłbym tutaj takie pole do wypełnienia w głosowaniu Lou Williams. No, odważnie. Nie odważnie. Myślę, że to byłby gracz na All-Star. Mógłby zrobić kilka ciekawych rzeczy, ale pewnie go nikt nie wybierze. A nad resztą muszę się zastanowić. Przemek, Maciek? Na pewno Jimmy Butler,
na pewno Russell Westbrook, więc powiedzmy, że to jest już dwóch gardów. Myślę, że ciekawiej może być w doborze zawodników z frontcourtu, bo tutaj jest Aldridge, jest Draymond Green, jest Karl Anthony Towns, jest Paul George. Ja myślę, że w meczu gwiazd też powinien być Chris Paul i Klay Thompson. Wydaje mi się, że spytam się was, kogo brakuje tutaj jeszcze w tej grupie, którą wymieniłem teraz, bo wymieniłem ośmiu ludzi. Kogo brakuje? Problem jest taki, że ta pozycja znowu oznacza to, że Damian Lillard się tam nie znajdzie. Wszystko jedno, czy powinien, chyba, czy nie powinien, ale myślę, że może być za dużo małych i może go tam znowu brakować. No, chyba w tym roku nie będziemy aż tak mocno płakać. Że nie, no w tym roku nie. To nie tak jak w latach ubiegłych, kiedy był pomijany, tak mi się wydaje. Przemek? Nie wiem, czy trenerzy będą patrzeć na Blake'a Griffina. Wątpię. No to potencjalny wybór Lou Williamsa tutaj byłby całkiem seksowny chyba, patrząc na to, co robił od grudnia. I to, że Clippers nagle się wykopali z tego dołu, w którym się zakopali na początku sezonu. I to dosyć jednak spektakularnie na jego plecach. Więc to jest jedna rzecz. Poza tym Aldridge może nie jest seksownym wyborem, ale jednak San Antonio powinno mieć człowieka w meczu gwiazd. Bez Kawhi Leonarda właściwie trzeci bilans zachodu. Butler pewniak. Myślę, że Draymond Green też mimo wszystko pewniak. Chris Paul. Nie jestem tutaj szczególnie obiektywny, ale wydaje mi się, że powinien zagrać. Russell Westbrook. I... Ja się zastanawiam, czy Paul George jest... Paul George na pewno nie jest pewniakiem. Paul George może nie zostać wybrany. Ja się zastanawiam, czy ktoś z tych dolnych zespołów, czyli ktoś typu Nikola Jokic na przykład będzie to miał jakieś szanse, czy to jednak będzie wybierane wśród pierwszej ósemki. Ja się zawsze zastanawiam przy tym wybieraniu trenerów, czy to jest w ogóle patrzenie na to, co się aktualnie dzieje, czy patrzymy bardziej po nazwiskach i po zasługach. I na takiej zasadzie dokoptowujemy tą siódemkę rezerwowych. No to zachód tak mniej więcej, natomiast na wschodzie. Nie wiem, czy będzie... O, jak pięknie śnieg sypie. Czy będzie więcej problemów, czy mniej? Jedna rzecz, o którą was chciałem spytać, jest to jakąś historią, że u zawodników Porzingis był przed Joelem Embiidem, czy zupełnie nie? Czy mam tu się doszukiwać jakiegoś drugiego dna, że może Joel... Mówisz o głosowanie? Tak, że Joel może nie jest najbardziej lubiany wśród zawodników. No ale czy... Bo ja nie pamiętam, nie mam otwartego tego przed sobą, jakie miejsca zajął Kristaps, a jakie miejsca Embiid w tym głosowaniu, w tych trzech głosowaniach w sensie. Bo w głosach kibiców, no to Embiid chyba był najlepszy. W głosach kibiców i w głosach mediów piątka wschodu wyglądała dokładnie tak samo, zawodnicy natomiast mieli jedną zmianę, nie wybrali Embiida, wybrali Porzingisa. Stąd chciałem doszukać się wątku sensacyjnego, Przemku, jak przecież oni obaj byli na tym samym poziomie. Oni obaj wydają się na podobnym poziomie przy doborze w ogóle, przy zasługach za pierwszą połowę sezonu. Więc jeśli ktoś wybrał Porzingisa, to dobrze. Jeśli ktoś wybrał Embiida, to też dobrze. Poza tym, tak jak Maciek powiedział, no patrząc na rozkład tych głosów, to no nie wiem, patrząc na zachód, to... Zarówno i Durant i Curry mogli zostać kapitanami, gdyby głosowanie trwało, nie wiem, dzień dłużej powiedzmy, albo dwa dni dłużej. I to też takie, no z Embiidem to też, no wiadomo, że zawsze będzie większy na niego hype. I cokolwiek jednorożec by nie zrobił, to Embiid zawsze tam, jak ktoś nie będzie miał jak zagłosować i nie będzie miał wybranego powiedzmy centra czy coś, no to tam wciśnie Embiid bardziej przychylnie niż Porzingis. Dobra, to na wschodzie wydaje mi się, że jest więcej takich niewiadomych, bo co, pewnie jacy na rezerwę, na pewno Porzingis, na pewno Oladipo. Derrick Rose, nie? I tu się chyba zaczyna zabawa, bo Porzingis, Oladipo bez wątpliwości, a dalej to sobie możemy dobierać. No nie wiem, Andre Drummond moim zdaniem musi się znaleźć w rezerwach, jeśli ktoś by chciał coś wybrać tam. Jest to dobry typ, no. Nie wiem wtedy, czy jednocześnie pojawienie się Horforda ma sens, ale to też chyba powinno nastąpić. No myślę, że Horford powinien się znaleźć w meczu gwiazd. Myślę tak, że prędzej niż Drummond. Jest bohater tego sezonu Bostonu. John Wall czy Bradley Beal? Czy Washington powinien mieć dwóch All-Starów? No właśnie, tutaj jest pytanie. Znaczy nie, no wiadomo, to jest mecz gwiazd i docenienie i tak dalej, ale czy oni powinni naprawdę? Bo to jeśli John Wall będzie w meczu gwiazd z Bradleyem Bealem, to będziemy słuchać do kwietnia, że w Waszyngtonie jest dwóch graczy All-Star i że oni zasługują na wszystko. I nie wiem, czy to się powinno stać. Jalen Brown, myślę, że jakby się znalazł, tam byłoby fajnie.
O tak, spełniłaby się moja przepowiednia, ale pewnie się nie znajdzie, pewnie Horford się tylko znajdzie. Myślę, że wybór taki triki z Washingtonem jest, że Bradley Beal jest chyba tutaj lepszym wyborem, natomiast John Wall ma bardziej seksowne nazwisko i może się tutaj znaleźć tak czy siak. Ale Ben Simmons myślę, że mógłby się znaleźć. Przynajmniej ja bym chciał, żeby się znalazł w rezerwach. Zakochałeś się po prostu, taki duży. Nie zakochałem się, tak. Te mięśnie cię uwiodły, tak? Przemek, pamiętaj, nie uciekniesz od tego w komentarzach, ktoś na ciebie będzie czekał, także nie przebijesz do mnie. Już dawno tego nie było. Z tej materii. Już dawno tego nie było. Będzie, liczę na to. No, bo przerwałem państwu to, albo ty bardziej Przemkowi. No nie wiem, Kevin Love i przejdźmy może teraz dalej. A kogoś z Miami chcielibyśmy wybrać tak swoją drogą, bo jak patrzę na tabelę, nie. To zostanie to pewnie jedynym zespołem z ósemki, który nie będzie miał swojego przedstawiciela w meczu gwiazd. Maciek, kogoś byś brał z Miami do meczu gwiazd, czy niekoniecznie? Zastanawiałbym się tylko za ostatni miesiąc, zwłaszcza nad Goranem Dragiciem. Ale myślę, że nie zmieści się Dragić i zastanawiam się, kto oprócz Wiktora Oladipo, który na pewno zostanie wybrany przez trenerów, który z gardów ma szansę przeskoczyć Johna Walla, bo Bradley Beal wydaje się, że na pewno zostanie wybrany. Który z gardów ma też szansę przeskoczyć Kyla Lowry'ego, który też nie jest seksownym wyborem. Czy może Ben Simmons jako frontcourt, dodatkowy gracz z wildcard z tych dwóch miejsc. Który z gardów jeszcze może tutaj wejść do rywalizacji o te pozycje, bo jedną z nich zajmie Oladipo, drugą zajmie Beal i potem idąc dalej, co już wymieniliśmy, to Horford, moim zdaniem Horford jest pewniakiem, powinien być. Dalej gubię jedno nazwisko z frontcourtu. Porzingis, tak? Porzingis też jest pewniakiem, więc to jest cztery. I tutaj czy Drummond, tak? Czy Drummond, ten trzeci gracz frontcourtu, czy to będzie Drummond, czy to będzie Kevin Love? Ja bym wziął Drummonda, czy jest jeszcze inna kandydatura, to może Simmons, tak? Albo jakiś Tobias Harris, wiesz, tam coś może takiego może wpaść. Tylko znając historię wybierania debiutantów do tego typu meczu, to myślę, że Simmons nie zostanie wybrany przez trenera. Myślę, gdyby Simmons miał takie umps w drugiej tej części sezonu, też to może byłaby tutaj większa możliwość, ale on jednak zderzył się troszeczkę ze ścianą w pewnym momencie i ten impact taki jego trochę parł, szczególnie wobec tego wzlotu do Donovana Mitchella. Też Simmons przestał być trochę seksowny jednak od jakiegoś czasu. Więc myślę, że to zamyka mu trochę drogę tutaj do meczu gwiazd w tym momencie. Dodając do tego oczywiście bilans Filadelfii, no gdyby Filadelfia tutaj była, nie wiem, w top 3 w tym momencie, no to pewnie rozmawialibyśmy inaczej. Tu zostaje nam w zasadzie co? Jedno nazwisko, czy źle liczę, tak? Oladipo, Beal, Horford, Porzingis, Drummond. Chyba czterech pewniaków. Wall, tak? Wall wydaje mi się, że też zostanie wybrany. I zostaje ten siódmy. Ale tu może zamiast Walla może być Lowry, nie? Też może być wyżej. Wall i Lowry. No też może tak w dwóch miejscach ostatnich. I do tego może Simmons rywalizujący z nimi. Ale to Toronto pewnie będzie miało dwóch graczy za bilans. Ten bilans Filadelfii, jak Przemek powiedziałeś, Simmons jakby pociągnął ten początek sezonu w grudniu. Potem zaczął grać trochę lepiej po świętach. To może by się znalazł. Kto poza nimi jeszcze mógłby być? Czy Kevin Love, Andre Drummond, który jest... Chris Middleton, taka kandydatura trochę z drugiego szeregu, ale też mało seksowna. Też ten bilans Bucks będzie przeszkadzał pewnie tutaj wziąć Middletona. No i dalej to już schodzimy do właśnie Dragicia, Kemby, ale to są już nie tak seksowne sezony, żeby... Czarne lustro NBA to jest. Michał, jakbyś to ostatnie miejsce miał dać, to komu? Które zostało? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo obawiam się, że mogłoby to się skończyć tak, że Bradley Beal i John Wall skończyliby naraz w tym samym zespole. Także chyba lepiej, żebym się nie wypowiedział. Przemek, to ostatnie miejsce dla Lowry'ego czy dla kogoś innego? Mówimy o wildcard, czyli właściwie może być z każdej tak, pozycji, tak? Tak, tak, tak. No bo ustaliliśmy. Oladipo, Beal, Horford, Porzingis, Drummond to było tak samo, no i myślimy, że John Wall jednak zostanie wybrany, więc zostaje nam ostatnie jedno miejsce. Derrick Rose, nie? Powiem ci, Chris Dunn, nie wiem, to jest ciężki wybór właściwie. Ja z czystej sympatii postawiłbym na Kevina Love może, ale... A tu się skończy, że Jason Tatum, jest w składziku. Nie wiem. Maciek, wiesz? Ja myślę, że Wall zostanie wybrany, że Lowry zostaną wybrani jako All-Starzy, którzy
są All-Starami, zawodnicy, którzy są w All-Starach w ostatnich latach, nie spadli jakoś dramatycznie i też nie mają takiej mocnej kandydatury, która mogłaby ich wyprzedzić tutaj przy tych typach na wildcard, tutaj na te dwa ostatnie miejsca. Simmons nie jest, nie, to jest jeszcze za wcześnie dla Bena Simmonsa. A pozostałych właśnie typów jakoś... Na wschodzie nie ma żadnego takiego seksownego wyboru, takiego szeregu, tak być może gdyby Zachód był trochę mniej bogaty w talent, to byśmy mówili, że Donovan Mitchell powinien się znaleźć i tak dalej, to byłby jakiś taki trochę bardziej ekscytujący wybór. Na wschodzie no już jest ten problem, no bo jeśli myślę o następnym zawodniku typu Chris Middleton, no to jest definicja nieseksowności właściwie. Nie jara to nikogo takiego postronnego, myślę. No właśnie. Się dowiedział, że Chris Middleton zagra w meczu Gwiazd. Jeszcze jedna rzecz a propos tego wyboru. LeBron wybiera pierwszy i kogo byście brali na miejscu LeBrona? Kevina Duranta. No to jest najbardziej chamski wybór, ale czy chyba Antek, byłoby się tak stać. Czy Durant, czy ktoś inny? Nie, Antek myślę, że nie będzie nawet w pierwszym wyborze Karego. Tak mi się wydaje. Czyli myślisz, że pójdzie nisko, czy... Wydaje mi się, że jeśli hipotetycznie, no nie wiem, idąc tak, że LeBron potraktowałby to jak, kurczę, no jak draft fantasy, że biorę możliwie najlepszy wybór, no to bierze Duranta, Curry tak sobie myśli, bierze Hardena i LeBron no chyba będzie miał no-brainera. Ja myślę, że LeBron weźmie Duranta, żeby robić takie mind games i zmiękczyć Kevina, tak jak kiedyś z nim trenował i były te opowieści o tym, że Kevin jest teraz bardzo miękki, bo trenował z LeBronem i nie jest w stanie się mu postawić, to poszłoby w tę stronę znowu. Ja się zastanawiam, czy weźmie potem Kyriego jeszcze gdzieś po drodze, czy odda do Kyriego. Maciek? Myślę, że to byłby ciekawy mindgame, jakby wziął Kyriego właśnie. Jako pierwszego, czy w ogóle? Tutaj, tak. To byłoby ciekawe, jakby to zrobił. Jeśli weźmie Hardena, to pojawią się od razu spekulacje, że może Houston, że może trafi LeBron do Houston. Jeśli weźmie... Gdyby Ben Simmons został wybrany, to mógłby wziąć Bena Simmonsa, dlatego że się znają, są w tej samej agencji i trenują razem. Gdyby Lonzo Ball był na przykład. Albo Caruso. Tak. Embiid. Ja bym chciał na przykład zobaczyć, jak LeBron gra z Embiidem w jednej drużynie, więc chciałbym, żeby wziął Embiida. Czy weźmie Duranta? Myślę, że nie będzie aż tak złośliwy, żeby brać KD. A z drugiej strony było też to ciekawe do obejrzenia. Ja myślę, że LeBron może wziąć Russella Westbrooka i potem będą plotki, że wziął Russella, bo chce się przenieść z Los Angeles, bo Russell jest z Los Angeles. Tak to będzie wyglądało pewnie. Ja myślę, że weźmie pewnie Kevina Duranta, przynajmniej ja gdybym był, to wziąłbym, żeby rozbić, bo pewnie jak nie weźmie Duranta, to weźmie go Steph, więc będziemy mieli takie małe... Bo jak Steph nie weźmie Duranta, to by było dziwne, nie? To jest ta jedna klubowa rzecz, którą można tutaj zrobić. Ale najgorsze jest to, że nie będziemy wiedzieli, bo nie będziemy wiedzieli, w jakiej kolejności wybierali chyba, nie? Tylko składy poznamy. Ale myślę, więc, że podejrzewam, że prędzej czy później będzie jakiś raport. Wojnarowski będzie wiedział, kto przed drzwiami stał. Będzie wysyłał kębę gdzieś. Jak oni mają wiedzieć, co się dzieje w środku, jak nie wiedzą, kto stoi przed drzwiami? To czekamy na wybór. Kębę! Chcecie zabierać szalę! Gdyby w Los Angeles była straż miejska, to by tam po nią zadzwonili. Takie mam zdanie na ten temat. Moi drodzy, doszliśmy do tego momentu podcastu, w którym możemy rozdać plusy i minusy. W zasadzie nie słyszeliśmy się w 2018 roku ani razu. Jest to nasz pierwszy raz, więc zostawiam wam dowolność. Czy to będzie za miniony tydzień mijający w zasadzie, czy za cały ten miesiąc. I zaczniemy tradycyjnie. Przemek, od tego co niedobre, czy od tego co dobre? Od tego co niedobre, chyba. No to proszę. Jeden duży minus dla Cleveland Cavaliers. Za to, że nie wiedzą chyba, czy im się chce, czy im się nie chce. Bo ja rozumiem, że wrócił z Isaiah Thomas i jest to trochę bardziej skomplikowane, bo musisz znowu lepić skład to od podstaw i tak dalej. Ale ten taki brak consistency i to, że właściwie nie mogą się zdecydować, czy im się chce grać ten sezon regularny, czy im się go nie chce grać. Plus mimo wszystko trochę tej dramy wokół LeBrona, że jakieś doniesienia, że ludzie się zastanawiają, czy on przypadkiem nie pompuje sobie statystyk. I ta cała niepewność, czy on jednak zostanie, czy nie zostanie. I wydaje mi się, że przez to, że Cleveland jest w takim stanie, tracimy trochę z tej rywalizacji Cleveland-Golden State, bo każdy kolejny mecz Cleveland-Golden State buduje tylko gdzieś tą pewność siebie w Warriors i to, że
że oni właściwie czują się chyba już mistrzami NBA, bo nie widzą gdzieś, żeby mieli rywala tutaj przynajmniej w Cleveland na ten moment. Więc duży minus dla Cleveland za to, że zabiera nam trochę z tej rywalizacji. Maciek, twoje minusy? Lub też twój duży jeden minus? Zastanawiam się, czy to wszystko razem zebrać, ale spróbuję. Minus dla NBA za krótkie kontrakty, za to, że chęć podsycenia tego, żebyśmy rozmawiali w lipcu jak najczęściej, jak najgłębiej, jak najmocniej o zmianach i żeby NBA żyła przez 12 godzin, trochę kosztuje taką akademickość sportu, bo mam wrażenie, że zespoły takie, które nie mogły zostać zespołami w tym sezonie z racji na to, że nie wiadomo, co dany zawodnik zrobi w wolnej agenturze w 2018 roku, tymi zespołami się nie stały i myślę, że się nie staną. I mam tutaj na myśli Cleveland Cavaliers i niepewną przyszłość LeBrona Jamesa. Mam tu na myśli też Oklahoma City Thunder i niepewną przyszłość Paula George'a. I mam po trochu na myśli Los Angeles Lakers, aczkolwiek oni funkcjonują w zupełnie innych oczekiwaniach, gdzie też zawodnicy, prawdopodobnie 3-4 zawodników jest, może być pewnych, że zostanie na przyszły sezon w składzie i no to nie są zespoły koszykówki, zespoły, może dwa z nich, Cleveland, Oklahoma czeka na playoffy i tam faktycznie zaczną grać lepiej, ale nie osiągną tego poziomu, jaki mogłyby osiągnąć teoretycznie, patrząc na skład i przez to, że nie jesteśmy razem, nie znamy tej naszej przyszłości, nie możemy budować czegoś, bo nie wiemy, co zrobią zawodnicy. Tak jak możemy budować w Bostonie, jak możemy budować w Houston. To w tych drużynach nie wiemy. One powinny być lepsze, nie są. I mogą nie być tak dobre, jak mogłyby być, więc to jest taki minus. I Michał, twój minus lub twoje minusy? Michał? A, znowu zrobiłem sobie to samo, przepraszam. Proszę. Twój minus, więc po godzinie mówienia o moim minusie powtarzam jeszcze raz. Nie, poważnie, Chicago Bulls. Ja nie wiem, w jakim kierunku zbliża się ta drużyna. Czy chcą walczyć w wolnej agenturze, bo myślą, że mają kogoś wartościowego, że mogą jeszcze tam pobawić się, czy chcą wybierać w drafcie, bo jak na razie chyba chcą wybierać w drafcie, ale władze nie wiedzą o tym, że to najgorszy ma najlepszy pick. I kompletnie tego nie rozumiem. Ja wiem, że ciężko jest powiedzieć, słuchaj Nikola, no nie graj do końca sezonu, Zak nie wracaj, Bobby... Znaczy z Nikolą to jest jeszcze... łatwo powiedzieć, bo go możesz wysłać gdzieś. Tak, no i on bardzo chce do Salt Lake City to się wybrać, z tego co tam się ostatnio mówiło. Natomiast no nie wiem, w którą stronę wybiera się ta drużyna. No jeśli chcą, wydawało mi się, że chcą wykorzystać tą ostatnią szansę tego draftu po starych zasadach, że tak naprawdę tam trzy drużyny mają duże szanse na pierwszy pick, reszta nie, a w 2019 będzie inaczej, to no chyba powinni troszkę stonować i tam... Jak możesz z drugiej strony tonować, mając tylu graczy na podobnym poziomie? No też się zastanawiam, jak to zrobić. Jednocześnie mówiąc, to zastanawiam się, jak to zrobić, ale wiesz, jeśli masz 3 zwycięstwa 1,5 miesiąca temu, a teraz... Jak upatrzysz na tabelę, to ktoś się tym nie interesuje, może pomyśleć, że Chicago będzie w playoffach i wiadomo, czym to się skończy i wiadomo, czym to może zaowocować, to może lepiej jednak pomyśleć o tym piku w drafcie, no bo to w tej sytuacji zostanie tylko tradowanie, aczkolwiek co, chcą sobie LeBrona Jamesa sprowadzić w te wakacje do Markkanena, to też jest głupie bardzo i pokazany jest taki brak kierunku. Na początku coś chcieli, a teraz wygrywamy, hej, nie ma świata, zdobądźmy tytuł. No jest dziwne teraz, mocno dla mnie. Druga sprawa, minus jest taki, że Legia wygrała, już nie ma takiej ekscytacji, że kolejny mecz może będzie 0-20 z Czarnymi Słupsk. Ten mecz był bardzo ciekawy, o dziwo emocjonujący i naprawdę ciekawy. Ale przepraszam, ale że ci przerwę, bo prowadzisz cały czas tabelkę najgorszych na 3 pierwszych poziomach, tak? To Legia jest najgorsza, czy ktoś jest gorszy od Legii? Nie, no Legia już odpadła. A to jest ktoś, kto nie wygrał jeszcze meczów polskich? Niż no jeszcze 5 zespołów jest. 5 zespołów jeszcze jest. Jakie to teamy? Bardia Koszalin, AZS Koszalin, AZS Zagat, Polonia Koszalin i Technik Koszalin. I Basket Koszalin. Arena Handlowa Koszalin. Słupsk taki fajny Koszalin. Tak. Nie no, gry w goleniu, 0-15, to jest w ogóle lider, który no, chyba się doczłapie do końca sezonu bez zwycięstwa. Potem jest Polonia Warszawa, 0-7. No i tam nie daje za wygraną. Słupca jest 0-6, Kołobrzeg jest 0-4 i Zamość jest 0-2. No ale ten Zamość chyba niedługo wygra, bo oni dopiero rozpoczęli rozgrywki, bo to będzie trzecia kolejka niedługo. Podrzucam ci pomysł. Gdzie oni grają?
Jak? Kto? Dwa mecze? Zamość grał tylko tak, dwa mecze? Tak. No jak to związek... No i ten zachodniopomorski też tak funkcjonuje, że przez połowę sezonu nie było wyników. Same potem się okazało, że mecze odwoływane i trzeba było się na Twitterach drużyn dowiadywać, jaki jest wynik, bo związek nie opublikował, wiesz, to aha. Klasa, no. To przypomina mi się od razu polska druga liga hokeja, w której kiedyś chyba rywalizowały tylko dwa zespoły i rozegrały ze sobą 8 spotkań. Mniej więcej tak wyglądała druga liga. Michał, pomysł dla ciebie, powinieneś do najgorszego zespołu pojechać na koniec sezonu i nagrać sobie podcast. Właśnie chciałbym. Mało tego, są takie, słuchajcie, no już takie siódma liga mistrzów, że związki w Polsce, zresztą tam przy którymś odcinku rankingu pisałem o tym, że strzelce opolskie jednocześnie figurują w dwóch związkach. W jednym związku są najgorsze w tabeli, w drugim są pierwsze. I te dwa związki są w jednym okręgu, bo opolski związek, już nie pamiętam, chodziło o opolski związek, miał być zlikwidowany, ale przed startem rozgrywek okazało się, że jednak cztery drużyny chciałyby grać. I tam, gdzie połączono go, to w Duży Śląsk, i okazało się, że opolski mimo wszystko gra sobie osobno. I są dwa teamy, jeden jest najgorszy, drugi pierwszy, i tam są chyba nawet różni zawodnicy. Organizacja jest ta sama, więc prowadzenie rankingu to jest sama przyjemność dla mnie. Dziękuję. Proszę bardzo. I to wszystko? To wszystko. Przepraszam, nie, jeszcze taki na przestrzał lat, że tak powiem. Czyli to się działo trochę w grudniu, trochę się dzieje, chociaż sytuacja, myślę, że się stonowała po tych dużych fuck-upach. Sędziowie, no, mam nadzieję, że liga jakoś tam w marcu pogada sobie, albo tam, nie wiem, czy tam przy weekendzie gwiazd ma być to spotkanko, żeby, no, Giannis nie biegał po aucie całą stopą, no, duże ma te stopy, no, to jest, bardzo rzuca się w oczy. Jak jest ich trzech, to już jest skandal. To powinno się zmienić. To z mojej strony jeden minus, nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo to sprzed kilku dni w sumie, więc powinienem. Pominięcie Damiena Lillarda nawet chyba w tej grafice ESPN-u, kto najszybciej rzucił 100 trójek, bo zdaje się, że to on miał rekord przed Laurim Markkanenem, czy się mylę. Nie mylisz tego. Nie był wystarczająco znany. Tak o to chodziło. Tak. No, był, co był? Kerry, był Jordan, był Ray Allen, jeszcze chyba ze dwie osoby na grafice. Chyba nawet Dirk jeszcze, natomiast gość, któremu Lauri Markkanen zabrał rekord, nie znalazł się na grafice ESPN-u, także panowie, może czas się zastanowić, a nie tylko wysłać Kembę do Charlotte. Lavarabola nie było na tym, na grafice? Nie, Lavarabola nie Litwa było. Jest odcięta od internetu. Jeszcze do setki nie dobił w tych swoich kilku meczach. Przemek, plusy. Plusy, ja właśnie przypomniałem sobie o Lavarze Bożej, ale potem sobie przypomniałem, że nie chcę o nim mówić, więc dobrze, więc plusy. Stephen Curry miał wejście smoka, powrót po kontuzji pod koniec roku i z miejsca 13 na 17 z Memphis bodajże. I potem grał znowu tą koszykówkę ze swoich MVP sezonów przez tych kilka kolejnych meczów. I generalnie w tym sezonie gra takie same minuty jak w swoim pierwszym MVP sezonie i robi lepsze cyfry. I jest... chyba jednak zdążyliśmy zapomnieć trochę o tym, że to Stephen Curry chyba jest najważniejszym jednak graczem Golden State Warriors na Kevin Durant. I prowadzi w plus minus w lidze? Mylę się, nie mylę się? 15 opuszczonych meczów jest pierwszy w plus minus zbiorczym. Nieprawdopodobne. Grając z Durantem, zawsze drugi. Nieprawdopodobna rzecz. No i miał te wielkie mecze. Widziałem mecz z Clippers, kiedy przyszedł i znów to wyglądało jak gra komputerowa na łatwości. Przede wszystkim chodzi na linię dużo częściej, najwięcej w swojej karierze. Także duży plus za to. Jest znowu w walce o MVP w tym roku, więc zdecydowanie. I drugi plus dla Donovana Mitchella za to, że przyćmił w drugiej części tego początku sezonu Bena Simmonsa. I wszyscy się łapią za głowę, jak to możliwe, że Utah Jazz wzięli go z takim numerem. Więc... chociaż z drugiej strony miałem ostatnią rozmowę o tym z Maćkiem Staszewskim, który bardzo to przeżywa, że Detroit mają Luka Kennarda, ale z drugiej strony pewnie jakby Donovan Mitchell trafił do Detroit, to zdarzyłaby się historia ze Stanleyem Johnsonem po raz drugi, więc czasem to by zbielał znaczenie. Dotarł do Detroit. To myślę, miejsce ma znaczenie. To będzie fajna rozmowa na któryś z następnych podcastów o najlepszych debiutantach. Te dwa plusy tylko, czy coś jeszcze? Tylko. Dobrze, to a propos, jak mówiłeś o Kerim, że fajnie wrócił, to ja się cieszę też, Michał, że wrócił Zach LaVine i wrócił, czy Zach LaVine, tak bardziej powinienem powiedzieć, jak ktoś mi zostawił w komentarzach, i zagrał fajne mecze i wygląda chyba lepiej niż Isaiah Thomas w tym swoim powrocie, a wszyscy patrzyli zawsze na Thomasa, kiedy wróci,
Alavin będzie tą fajną historią, mam nadzieję, i dobrze wyglądają Bulls, tylko tak jak Michał mówisz, nie wiadomo, w którą stronę to idzie. I jedna rzecz z ostatnich dni, która mi się podobała... Ja chciałem już tu powiedzieć, jak Przemek o Charlotte powiedziałeś. Ja mam wrażenie, bo od dwóch lat i patrząc nawet na te zmiany w przepisach draftowych, które mają wejść nie od tego draftu, ale od kolejnego draftu, i patrząc na Donovana Michela wymienianego tutaj, Devina Bookera, o którym wspominaliśmy, Giannis Antetokounmpo, gdzie oni zostali wybrani. Myślę, że kluczem jest to, żeby wybrać gracza i dobrze wybrać gracza i wziąć gracza. I można wziąć gracza, jak przykład pokazuje, nawet między miejscami 10-15, który zaraz będzie franchise player. Można nawet między 20-30 zgarnąć. I bardzo dobrze, że to, że to powiedziałeś, bo to oznacza właśnie, że zespół powinien mieć plan. Czyli brakuje nam centra, celujemy Waitona. Wiesz, co chodzi? A tutaj to jest jak w ligach takich podstawowych fantasy. Po prostu wezmę to, co ma jedyneczkę napisane przy overall. Tyle. Chcę się denerwować, się uruchamia. Spokojnie. Jest sobota, rano, jeszcze przed południem. I plus dla Hornets za mecz z Washington Wizards, za świetną pierwszą połowę. I za Warriors, ten... Warriors. To też, ale mówię z ostatniego tygodnia, kiedy pokonali Wizards. I za ten luz z wyznaczeniem Dwighta Howarda do rzucania osobistych, wolnych za faul techniczny. Todd Brooks miał luz wtedy, wybierając Dwighta na ten. Także było to super. Maciek? Ja. Tak. Plus dla Golden State Warriors za skompletowanie drużyny, która nie przegra przez kolejnych kilka lat. I ja 2 lata temu, jak zobaczyłem decyzję Duranta, byłem zły i smutny. I ludzie mówili mi, daj spokój, to będzie ciekawe, to będzie fajne pokonać Golden State Warriors. I może mają rację, bo plus też dla Houston Rockets, bez patrzenia na bilans z ostatniego miesiąca, kontuzja Hardena, który wrócił dopiero teraz. A jak patrzę na Houston Rockets, jest to jedyna drużyna i cieszę się, że patrząc na nich, jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oni wygrywają serię z Warriors. I plus dla nich za to, że mogę sobie wyobrazić, jak po dwóch stronach parkietu mogą wygrać z Golden State Warriors. Że nie, to będzie trudne, ale zobaczymy. Więc plus dla Houston, plus dla Golden State, plus dla drużyn, które są regularne, grają dobrze, regularnie. Dla Toronto Raptors, który gra regularnie, gra bardzo dobrze, gra 11 ludzi, wszyscy grają dobrze, różni ludzie grają, gra dużo młodych ludzi. To wszystko. I Michał? Nie no, temat z Golden State to jest wyczerpany temat. Nie będę plusował tutaj Los Angeles Lakers na pewno w tym rankingu. Natomiast chciałbym zaplusować wypowiedź Clarksona po tym meczu, powiedzmy z dzisiejszej nocy. Aż sobie zapisałem, bo nie wierzyłem w to. Przeczytałem, że on tam coś powiedział, nieważne, wypowiedź jest na temat meczu. For real? Dang, it's crazy. I przeczytałem dang. I pomyślałem, że coś Luol Deng zrobił w tym meczu i jednak to nie chodziło o niego. Z takich plusowych rzeczy to chyba nic poza tym, co chłopaki powiedzieli. Plus może dla sklepiku NBA, że nie miał ciekawych rzeczy i mój portfel nie ma zera teraz. To tak, to zdecydowany plus. To jest minus sklepików NBA w Europie, bo w Barcelonie też nie powala. Straszna bieda. Jak byłem. Dobrze, to tak mniej więcej wyglądała nasza przerwa na żądanie ekstra po przerwie. Jak się okazuje, wrócić po prawie miesiącu nie jest najłatwiejszą rzeczą, więc możemy też nie oczekiwać jeszcze na początku chociażby od Tomasa, żeby się dobrze wdrożył po naszym przykładzie. Czy będziemy za tydzień? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, czy będę w okolicach komputera. Jeżeli będę, to postaramy się zrobić w sobotę jakiś podcast. Jeżeli nie, to pewnie przerzucimy to na za 2 tygodnie i już postaramy się nie mieć tak dużych przerw, tak długich przerw od przerwy na żądanie ekstra. O, słyszę, że zaczynają u mnie wiercić, to taki znak, że czas kończyć pewnie dzisiejszy podcast. Michał, przedłużyłem ci 8 minut pobyt, ale myślę, że zdążysz tam, gdzie masz iść. Ja chyba widzę, że nie muszę jeszcze wychodzić. Chcesz jeszcze poruszyć jakiś temat? Znaczy ja nie, ale ja nie muszę wychodzić, także jak chcesz coś jeszcze, to... Michał powiedział naczynianie? Dlaczego nie chcesz naczyń? No, tak. Mhm. Dobrze. Przemek Kujawiński był dzisiaj z nami prosto z Barcelony. Nic się nie zmieniło. Nie zapytałem jak zwykle, żeby nie denerwować tu nikogo. Że tu nic się nie zmieniło. Śnieg nie pada. Z takim uśmiechem ewidentnie w głosie czuję. Dziękuję Przemku, pozdrów mamę i czekamy też na pozdrowienia. Michał Górny był z nami. Dzięki Michale. Dziękuję. Proszę. I Maciek Kwiatkowski. Dzięki Maciek.
Dzięki. Ja nazywam się Bartek Tomczak i obiecuję, że w kolejnej przerwie będziemy mieli więcej werwy i będziemy lepiej do niej przygotowani pewnie. Do usłyszenia. Jaki dis. Autodis. Ekstra. Ja nie słyszę Przemka. Halo? Przemek się nie odzywa. Aha, się nie odzywam, dlatego. Przemek się nie cicho. Dobra, ja się spróbuję przez... Raz. Dobrze się tak uśmiałem. Słabo słyszę Przemka, dlatego że się nie odzywam. Możemy to wyciąć do kulisy. Popłakałem się. Michał, będzie dobrze. Przemek będzie mówił. Spokojnie. Widzisz, Przemek, wzruszasz tak wiele osób. Nie, to taka zabawna sytuacja, że wszyscy gdzieś idą. Koniec. Ja jestem. Ja nigdzie się nie wybieram. Dlaczego? I teraz Bartek się Przemka, czy jest? Proszę cię. Ekstra.